Siemanko. Poczekajcie. Basen. Wagnerianus. I trach. Wszystko na plusie. Czyli system działa. Basen zakopany dosłownie. Oczywiście nie przeze mnie, tylko przez śnieg. Tak wygląda muselka na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Tu takie coś niby optymistycznego rośnie. Tu też coś takiego wychodzi. No i tu. Ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Bo to tak ze środka tam wychodzi. Nie z ziemi, obok, tylko tak ze środka tego. Nie mam pojęcia, czy to optymistycznie, czy nie. Kordylinki. Już wielkie. Mam ich tyle. I doczekałem się pierwszego tracha z własnych nasion. Roczne nasiona. A wykiełkował jeden póki co. Reszta śpi. Dobry jeden. Nie czepiajcie się. Wierzba płacząca. Zobaczcie, jak ruszyła. To się cudownie ukorzenia, cudownie rośnie. Temperatury, nic nie przeszkadza, nic się z tym nie dzieje. No rewelacja. Dosłownie. Budy stoją. Wszystko jest okej. Dochodzi do 4 i opada w dół. Nawet nie wiem, czy nie za gorąco. Zmniejszył mi tak o 2 stopnie, to by wtedy dochodziło tak do 4, do 2. I by to chyba w zupełności wystarczyło. Mam poustawione czujniki od Wagnera i Fortunei. Spada najniżej do 2 stopni, a potem się już załącza ogrzewanie. Więc sobie ukradnę czujnik, bo już wiem, co tu się dzieje. Muszę zobaczyć tylko, jaki to jest numer. Dobra, to jest 3. To jest 3. I tą 3 damy do karłatki. Jeszcze zobaczymy tutaj. Kurczę, jedną ręką to jest masakra. Wszystko w porządku, farelka grzeje, zasuwamy to. Dzisiaj u mnie w nocy minus 12. No i to dopiero ma się zacząć wszystko. Dziadostwo. Dziadostwo od Putina zawiało. I tu mamy numer 2. Dobra, teraz muszę się jakoś do tego dokopać. Idę po jakiś klęcznik, bo przecież nie klęknę. Nie uklęknę przecież na takim śniegu, żeby się tam dokopać. Muszę wsadzić ten czujnik w stożek i tamten czujnik też w stożek. Liście, wszystko mnie nie obchodzi. Najważniejsze, żeby w stożku było na plusie. Cała reszta. Dobra. Oczywiście nie, żebym miał to w dupie całą resztę. Po prostu to jest najważniejsze. Jak tam jest ok, no to znaczy, że w liściach i wszędzie jest ok. Dobra, idę po jakiś klęcznik. Warto czasami mieć dzieci, prawda? Pożyczyłem sobie zabawkę. Mogę sobie na niej uklęknąć. I teraz muszę się... O kurde, ale to przymarzło. Teraz muszę się tu dokopać. Chcę tylko podrzeć.
Świeczka się pali. No widzicie, jakie niedopalone. Jakoś się dogrzebałem tam. Wstawiłem. Muszę mój klęcznik przełożyć. Teraz tutaj się dostać. Kurde, zapomniałem te numerki. Jaki tu jest? Tu jest 2. Dobra. Czyli trach to jest 2. Muszę sobie zapamiętać. Papugi. Papugi lecą. Dobra. Czas na kopanie tutaj. Kurde, ale to poprzemarzało. Muszę ten materiał odkopać, bo nie chcę ciągnąć, bo się spruje. Da się, da się. Da się, da się. Jest minus 7 na dworze. W karłatce jest jeden znicz. W trachykarpusie małym nie ma nic. Jak na samą budę, no to i tak dobra różnica jest, nie? Jest prawie minus 3 stopnia, na dworze jest minus 7. A tu jest 0. 0,3. Idę włożyć tam. Po, do tracha włożę jednego znicza, a do karłatki drugiego. I zobaczymy, co się będzie działo. Przetapiałem je, bo podmieniałem knoty na grubsze. Tam mniejszy jeszcze jest płynny, więc na razie jeszcze go nie będę wkładał do karłatki. Przyjdę za jakąś godzinę. Natomiast ten już jest gotowy. I idę go włożyć do jakże to zacnej mojej palmy. I zobaczymy, czy z minus 2 coś się poprawi. No jak widać w karłatce temperatura spada, nad ranem ma być minus 13, ale z minus 3 prawie skoczyło już na minus 2,3, czyli temperatura rośnie. Zaraz dołożę jeszcze jeden i zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, wyciągnę tego znicza w tym słoiku z tracha, dam do karłatki, a do tracha włożę tego mojego... W trachu ten słoik na 3 żary, na 3 gary pali, zobaczcie. Normalnie palma w ogniu. Oczywiście odsunąłem to od palmy, żeby ten ogień nie szedł po liściach. Jest dosłownie w rogu, zresztą widać. W karłatce są teraz 2 znicze, a w tym jest ten jeden potrójny. I zobaczmy, co się dzieje. No, jak widać, temperatura w karłatce rośnie. Temperatura z minus 2,7 już jest minus 1,8 i już 7. Także petarda działa. Będą większe mrozy, po prostu będę więcej wkładał do środka i tyle. Cześć.